która z pokazanych na rysunku figur jest symetryczna? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, zastanówmy się najpierw, co to znaczy symetryczna. Wspomnę tylko, że są różne rodzaje symetrii. W tym filmie będziemy mówić tylko o jednej z nich, o symetrii osiowej. O innych rodzajach symetrii dowiecie się z innych filmów. Figura płaska jest symetryczna, jeżeli istnieje przynajmniej jedna prosta, nazywamy ją osią symetrii, wzdłuż której możemy złożyć figurę, tak jak składamy kartkę papieru, i obydwie złożone części będą dokładnie do siebie pasowały. Zobaczmy na przykładzie, o co tutaj chodzi. Powiedzmy, że mamy taki okrąg i narysujmy prostą przecinającą ten okrąg. Na przykład tak. Taka prosta dzieli okrąg na dwie części. Taka prosta byłaby osią symetrii tego okręgu, gdybyśmy po złożeniu wzdłuż tej osi jako obraz jednej części okręgu otrzymali dokładnie drugą część tego okręgu. Czyli na przykład górną część, tę powyżej prostej, odbijemy tak jak w lustrze, tak żeby jej lustrzany obraz znajdował się poniżej prostej. Czy dolna część okręgu pokrywa się dokładnie z obrazem górnej części okręgu? Niestety nie pokrywa się. To oznacza, że ta prosta nie jest osią symetrii tego okręgu. Spróbujmy w takim razie narysować inną prostą, tak żeby była ona osią symetrii tego okręgu. Jak się może domyślacie, taka prosta, żeby była osią symetrii okręgu, powinna przechodzić przez jego środek. No to rysujemy. Jeżeli teraz część okręgu leżącą po jednej stronie prostej złożymy jak kartkę papieru wzdłuż tej prostej, albo odbijemy ją tak jak w lustrze, to będzie ona pokrywała się dokładnie z drugą częścią okręgu. Oznacza to, że ta prosta jest osią symetrii tego okręgu. Jeżeli tak, to możemy powiedzieć, że okrąg jest figurą symetryczną. Figura geometryczna jest symetryczna, jeżeli posiada przynajmniej jedną oś symetrii, czyli taką prostą jak ta. Jak łatwo się dopatrzeć, okrąg posiada takich osi symetrii nieskończenie wiele. Każda prosta przechodząca przez środek okręgu jest jego osią symetrii. Ale do stwierdzenia, że okrąg jest figurą symetryczną, osiowo-symetryczną, wystarczy znalezienie tylko jednej takiej prostej. Wróćmy do naszych figur. Najpierw trójkąt. Znajdźmy jego oś symetrii. Może prosta, przechodząca przez środek górnego boku. Na przykład taka prosta. Jeżeli teraz złożymy trójkąt na pół, w sensie potocznym na pół, bo nie będą to połowy, prawą jego stronę odbijemy jak w lustrze względem tej prostej, to ten odcinek pokryje się z tym, ale ten odcinek nie pokryje się z żadnym odcinkiem. Jego obraz znajdowałby się gdzieś tutaj, czyli nie byłby bokiem trójkąta, ani nawet częścią boku trójkąta. W takim razie nie jest to oś symetrii. Żadna z pionowych prostych nie będzie osią symetrii tego trójkąta. Może w takim razie jakaś prosta pozioma. Może na przykład taka, albo taka, albo taka. Niestety, żadna z tych prostych nie jest osią symetrii tego trójkąta, bo tak jak poprzednio, górna część trójkąta, leżąca powyżej prostej, po lustrzanym odbiciu względem tej prostej, nie pokryje się dokładnie z częścią trójkąta leżącą poniżej prostej. Może udałoby się znaleźć oś symetrii, rysując prostą pod kątem. Może na przykład tak. Niestety, obraz części trójkąta leżącej po jednej stronie prostej nie będzie dokładnie pokrywał się z częścią leżącą po drugiej stronie prostej. Będzie prawie taki sam, ale kawałka będzie brakowało. Ten rodzaj trójkąta nie jest figurą symetryczną. Ok, teraz prostokąt. Spróbujmy zacząć poszukiwania od prostej poziomej. Widać od razu, że jeżeli ta prosta przechodzi dokładnie przez środki boków prostokąta, to po odbiciu lustrzanym górnej części figury otrzymamy dokładnie jej dolną część. Ten odcinek odpowiada temu, ten temu, a górny bok prostokąta odpowiada dolnemu. Ta figura posiada oś symetrii, jest więc figurą symetryczną. Prostokąt ma tak naprawdę dwie osie symetrii. Możecie zatrzymać teraz ten film i znaleźć drugą prostą, która jest osią symetrii. Druga prosta, będąca osią symetrii tego prostokąta, też przechodzi przez środki boków, ale tych dwóch, górnego i dolnego, czyli leży tutaj. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, do stwierdzenia, że figura jest symetryczna, wystarczy znalezienie jednej osi symetrii. Na koniec pięciokąt.
Zaczniemy znowu od poprowadzenia prostej przez środek figury, na przykład pionowo. I jak może już widzicie, jest to oś symetrii tego pięciokąta, bo ten bok po drugiej stronie prostej odpowiada temu, ten bok odpowiada temu, a ta połowa dolnego boku odpowiada tej połowie. I wszystko się dokładnie zgadza. Znaleźliśmy jedną prostą będącą osią symetrii, więc ta figura jest symetryczna. Zatrzymajcie jeszcze raz ten film i poszukajcie innych osi symetrii. Jest ich w pięciokącie więcej niż jedna. Podpowiem Wam tylko, że przechodzą one przez wierzchołek i środek przeciwległego boku. No i koniec zadania. Dwie z tych trzech figur są symetryczne osiowo. Prostokąt i pięciokąt.